Artur Sandowicz zaskoczył wszystkich swoją deklaracją podczas wtorkowej porannej rozmowy. Na pytanie o to, jak chce rządzić, jeśli w Radzie Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości, odpowiedział tak. Będę prezydentem, będę miał większość w Radzie na drugi dzień po ogłoszeniu wyników. O, ważna deklaracja. No, oczywiście, że tak. Rozumiem, że będzie chciał pan przyciągnąć kogoś z tych ugrupowań do siebie. A skąd pan wie, że już nie zrobiłem tego? No nie wiem. No Pytam, no to teraz pan tutaj naprawdę dorzucił do, no to do pieca. Poczekajmy do 21, 22, będę miał większość w Radzie. No to by było ciekawe, gdyby z Zadomskiego Paktu Samorządowego ktoś do pana dołączył. No wie pan, to jest grupa osób, która nie jest rodziną. Mhm. Czyli nie rozumiem, że już pierwszy osobę pan odbył. No, mam pierwsze sygnały, że będzie dobrze. Wypowiedź Stanowicza w środowej porannej rozmowie potwierdził Andrzej Kosztowniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Poinformował, że sam uczestniczył w rozmowach. Radomski pak samorządowy jest stworzony wedle dokładnie tej samej zasady, która jest przeniesiona gdzieś z pozycji Warszawy i on będzie naturalnie się rozchodził. On się będzie, tam będą powstawały napięcia. Tam zostało wrzucone wszystko, brzydko mówiąc, do jednego worka. Artur Stanowicz ma inną filozofię. Artur Stanowicz chce realizować poszczególne. Elementy kampanii de facto wszystkich. Żaden z nich nie zdradził jednak nazwiska radnego lub radnych, z którymi rozmawiali. W środę do tych wypowiedzi odniesie się nowo wybrani radni Radomskiego Paktu Samorządowego. Ten pan jeszcze nie został prezydentem naszego miasta, a już, a już do naszego miasta próbuje wprowadzać pisowskie standardy: kupczenia, przekupywania i kłamstwa. Panie Arturze, radom to nie Śląsk, a radni Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego to nie pan Kałuża. I ja rozumiem, że do Pana jeszcze nie dociera to, że te wybory 7 kwietnia do Rady Miejskiej przegraliście, ale taka jest prawda. Mieszkańcy Radomia powiedzieli Wam dość, pokazali Wam czerwoną kartkę. Mieszkańcy Radomia mieli dość Waszego zachowania w Radzie Miejskiej. I czym szybciej to do Pana dotrze, tym lepiej. Do prób y, 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 sz, szantażu medialnego, do prób y, moim zdaniem już jakiejś takiej korupcji politycznej zaczyna dochodzić kłamstwo. kłamstwo przestrzeni publicznej w Radomiu. Ja rozumiem, że przez osiem ostatnich lat yy, z pozycji posła yy, politycy Prawa i Sprawiedliwości tacy jak Andrzej Kosztowniak mogli bezkarnie kłamać. Dziś się te kłamstwa widzimy yy, czarno na białym jak one wychodzą, bo to nie tylko nie tylko kłamstwa, ale takie wprost dojenie naszych kieszeni. Radni radomskiego paktu samorządowego poinformowali, że nikt z grona Prawa i Sprawiedliwości nie kontaktował się z nimi i nie proponował im przejścia do ich ugrupowania.